nie zostajesz zostawiony po 3 tygodniach czy po miesiącu sobie samemu, tylko jesteś cały czas gdzieś tam prowadzony za rączkę. Trafiają tu ludzie, którzy ileś lat też się w to bawili, a ostatecznie tak najfajniej chyba im było, bo zostali w EEC. Nie jest tak, że zjadłeś wszystkie rozumy i strategie wszystkie poznałeś i możesz iść świat. Pierwsze takie pytanko w ogóle, jak się nazywacie i czym się na co nie zajmujecie? Magdalena Krzysztof Kiełkiewicz. Jesteśmy z Rawicza. Madzia jest lekarzem, a ja prowadzę działalność gospodarczą. Od lat prowadziłem pralnię przemysłową. No i pozbyłem się tak w zasadzie na dniach prawie, że tak się zbiegło trochę z kampem. Ten proces był trochę dłuższy pozbywania się tego, sprzedawania, oddawania w inne ręce. Ale oprócz tego mam jeszcze w ramach spółek prowadzimy takie kopalnie w piasku. A ja jestem lekarzem psychiatrą. Okej. No i pracuję już długo w zawodzie. Na początku pracowałam w szpitalu psychiatrycznym 10 lat, a po tych 10 latach w zasadzie już prowadzę swoją działalność i w zasadzie pracuję prywatnie i też na fundusz, ale z tym funduszem to właśnie rozstanę też w najbliższej przyszłości, bo mnie bardzo to irytuje. Jak się stało, że jesteś na kampie? Co was do tego przekonało? Madzia przyjechała ze mną jako uczestnik, jako student kampu, a Madzia ma osoba towarzysząca. A ja jestem w EEC, drugi rok teraz zacząłem. I zauważyłem w tym od początku jakąś możliwość. Myślę, że każdy tutaj, kto jest, kto gdzieś tam stykał się z wykresami, z tradingiem, chyba najpierw przeszedł różne szkoły, czy różne kursy, tak? Różne kampy to nawet nie, no ale kursy, gdzieś tam zawsze coś kupił, coś. I to zawsze było takie chybione, bo tak rozmawiałem z ludźmi też i zresztą ja też jestem takim przypadkiem, że najpierw jeden kurs, drugi, trzeci i tak naprawdę ten jest jako czwarty chyba. To nawet trudno nazwać to kursem, bo to nie jest kurs, tylko to jest cały proces nauki. To też zawsze po zaznaczam i powtarzam. Nie zostajesz zostawiony po 3 tygodniach czy po miesiącu sobie samemu, tylko jesteś cały czas gdzieś tam prowadzony za rączkę, bo temat jest fajny, ale trudny i wymagający dla uczestnika zaangażowania, tak? I czasu, przede wszystkim czasu. Tak? Nie posiądziesz wiedzy po to, żeby być skutecznym, nie posiądziesz tej wiedzy w miesiąc, nawet w pół roku chyba się najmniej. Gdzieś też cały czas jest powtarzane, Paweł gdzieś tam mówi, że trafiają tu ludzie, którzy ileś lat też się w to bawili, a ostatecznie i tak najfajniej chyba im było, bo zostali w EEC. To też jest ważne, nie? Powiedz mi, dlaczego z nami zostałeś? Dlaczego chciałeś dalej to kontynuować z nami, a nie pójść kolejny kurs, szkolenie i tak dalej? No to są te powody, o których mówiłem, czyli to, że jesteś prowadzony, masz jakiś tam kontakt z jak nie chcesz tego nie mać, jak chcesz, to masz, z osobami, które ci doradzą, podpowiedzą. Jest jakaś społeczność, która się wytworzyła wokół tego. A ta społeczność jest na tyle otwarta, że nikt tam, wiesz, nie zasłania zeszytu na sprawdzianie przed tobą, tylko ci mówią, pokazują, jak to ma być. Dlatego dalej trzeba, wydaje mi się, że powinno się zostać dalej, chcąc w takiej fajnej społeczności dalej uczestniczyć. No bo ja jeszcze, będąc tam rok, będąc w EEC rok, to nie jest tak, że zjadłeś wszystkie rozumy i strategie wszystkie poznałeś i możesz iść świat. Znaczy ja się tak nie czuję, może ktoś tak się czuje, że może iść świat po roku już. Ja się czuję jeszcze taki, że potrzebuję jeszcze pomocy, doradztwa. I w czasie tego drugiego roku mentoringu to jest. A co najbardziej ci się podobało na tym kampie? Co najbardziej zapamiętasz z tego wszystkiego? Znaczy na pewno to, że zajęcia są codziennie. Codziennie ma się tam gdzieś dostęp do uczestników i do prowadzących. Gdzieś można, te pytania mogą zostać rozwiane, ale też z racji tempa i informacji, napływu informacji, jaka jest w czasie kampu, no bo mówmy się, to jest dużo informacji. I tak jakieś tam następne pytania czy rozkminy się tworzą, które w najbliższym czasie trzeba będzie rozwiać. Ja uważam, że takie kampy są potrzebne. To znaczy fajnie się tam gdzieś uczyć w ciągu roku i tak dalej, natomiast taki kamp to jest jakieś tam podsumowanie, ty mniej więcej też wiesz, możesz sprawdzić na jakim ty jesteś etapie czy poziomie, tak, rozmawiając z innymi ludźmi.
mniej więcej wiesz, czy idziesz w dobrym kierunku, czy coś musisz nadrobić, tak? Że, co o czymś zapomniałeś. No bo takie rozmowy są fajne, face to face. Jak z perspektywy twojej wyglądał ten kamp? Co tobie się podobało, co zapamiętasz najbardziej? Dużo czasu miałam takiego dla siebie, co ostatnio nie miałam takiego czasu, więc uczęłam. Fajny hotel, fajni ludzie. Także fajne rozmowy tutaj też takie już później towarzyskie z uczestnikami i towarzyszącymi osobami, także to uważam, że dla mnie fajny czas taki bez dzieci, bez pracy. Jak oceniasz podejście Pawła do treningu? Bardzo fajnie Paweł tłumaczy. W sposób taki spokojny. Nie przeszedł chyba szkoły pedagogicznej żadnej, ale ma jakieś takie predyspozycje swoje wrodzone, że dobrze tłumaczy. I mi się to bardzo spodobało, że on fajnie tłumaczy. No wiadomo, no, to jakiegoś człowieka, który chaotycznie gada, to niewiele się nauczysz, prawda? I to tak mi przekonało, że to z tego może coś być. Jak zachęcisz męża do tego, żeby cię zabrał na kolejnego kampa? Myślę, że nie będę musiała go jakoś specjalnie zachęcać. Ostatnio zaproponował, tak sam sobie tylko zapytał, czy bym nie pojechała i w ogóle się tutaj nie musiał jakiejś perswazji używać, więc myślę, że... Czyli chcesz być, tak? Okay. Nie wybrano sobie inaczej. No. Okay. Czyli widzimy się. No przecież. Zróbmy to. Oczywiście. Już daj, podpisujemy. By mi tam jakieś miejsca nie uciekły. Do tego wrócimy. Biorąc pod uwagę tempo jednego drinka na pół godziny, około północy te nagrania wyglądałyby zupełnie inaczej. Czemu no. Robisz szkolenia, skoro zależy na rynku? Ja mówię kurwa tylko na chwilę, nie? No. Z kolegą do pokoju. Teraz zorientowałem się, jak to słabo brzmi.